Laudetur Jezus Chrystus. W mediach pojawiły się w ostatnich dniach informacje o siostrach klaryskach z klasztoru w Ravello, które jako buntowniczki zostały wydalone z zakonu i wyrzucone z klasztoru. Przy okazji oczywiście, jak zawsze, pojawiło się całkiem sporo fałszywych informacji, zarówno w mediach, w oficjalnych publikatorach kościelnych, jak i w mediach świeckich, które z satysfakcją tego typu sytuacji opisują. Kiedy patrzymy na te zdjęcia jako ludzie wiary, co widzimy? Piękny klasztor. Tu zresztą jeszcze może dodam zdjęcie z wnętrza, tak? Więc oczywiście w środku też są piękne zabytkowe ołtarze. Jeżeli jeszcze raz wrócimy do tego zdjęcia pokazującego panoramę klasztoru, co patrząc na ten widok dostrzegają urzędnicy watykańscy? 50 do 60 milionów euro. Głównym kłamstwem, które można znaleźć, jest to, że rzekomo siostry dobrowolnie przekazały swój klasztor na własność Stolicy Apostolskiej. Skąd wziął się cały problem? Oczywiście z dokumentów wydanych przez Franciszka i podległych mu urzędników Kurii Watykańskiej. Zaczęło się od w 2018, od Vultum Dei Querere, czyli od Konstytucji Apostolskiej o życiu kontemplacyjnym, i no, wraz z tym dokumentem jakby pojawiła się zaraz po tym instrukcja wykonawcza wydana przez wówczas Kongregację Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego zatytułowana Cor Orans. Dla osób zainteresowanych informacja, że oczywiście odnośniki będą w dokumentacji filmu, jeśli ktoś chce się zapoznać z treścią. To, co jest najistotniejsze dla tej sprawy w tych konkretnych dokumentach, to jest no, taka rewolucyjna zmiana, jeśli chodzi o wspólnoty, o zakony klauzurowe żeńskie, bo to ich się tylko tyczy, ten jeden i drugi dokument. Mianowicie to, że mają one tworzyć federacje, które jakby zarządzają wszystkimi klasztorami. To znaczy, jeżeli na jakimś obszarze jest na przykład federacja, lokalna federacja, taka na przykład krajowa zakonu klarysek, to jakby spośród przełożonych tak tworzy się taka rada, która decyduje na przykład o tym, czy jakiegoś klasztoru się pozbyć. Przez stulecia w kościele było zupełnie inaczej. Klasztory były zawsze autonomiczne. Tak, one też tworzyły federacje, ale to były takie federacje siostrzane w ramach danego zakonu, a nie takie, które tworzą jakiś rodzaj centralnej władzy, która może na przykład wbrew woli mniszek mieszkających w jakimś klasztorze po prostu go skasować. Federacja ma prawo do skasowania klasztoru, w którym zostało już na przykład 5 mniszek. To wbrew pozorom nie jest wcale tak mało i przez stulecia takich klasztorków trochę było. Tutaj najpierw była sytuacja, że było ich 5, dwie ostatecznie po rozmowach z federacją zdecydowały się odejść, natomiast nie miały takiej woli pozostałe 3. I co postanowiły zrobić? Otóż one wystosowały pismo do Stolicy Apostolskiej, proponując, żeby Stolica Apostolska przejęła klasztor, jakby wyłączając go tym samym z federacji, w zamian za to, żeby one mogły tam pozostać. Tak rzecz wyglądała. I wszystko wydawało się być na dobrej drodze. No, rozpoczęła się ta formalna droga. Jednym słowem, federacja jakby wypuściła ze szponów klasztor w Ravello i Watykan przejął go na własność. I co następnie zrobiono? Otóż ponieważ były tam członkinie, te 3 członkinie zakonu świętej Klary, z których 2 Państwo tam widzieli na zdjęciach, a jedna no, to jest po prostu jakaś taka mocno starsza siostra, która po prostu przebywa w klasztorze, musiała zostać, zorganizowano jej opiekę. Te 2 siostry zostały wbrew swojej woli i bez jakiegokolwiek ostrzeżenia po prostu sekularyzowane. Jednym słowem, wydalono je z zakonu i zwolniono je ze ślubów. I w ten sposób Watykan zyskał na własność opustoszały de facto klasztor, który jest wyceniany na 50 do 60 milionów euro, czyli na absolutnie gigantyczną sumę. Oczywiście, tu trzeba zaznaczyć uczciwie, to jest niby zgodne z prawem kościelnym, tak? To oczywiście Stolica Apostolska mogła przejąć klasztor i oczywiście ta umowa przez króciutki czas obowiązywała, ale oczywiście natychmiast dykasteria dzisiaj
Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego przygotowała po prostu dwa dokumenty sekularyzujące dwie siostry i Franciszek je po prostu podpisał. Co oznacza, że w tym momencie, w tym aktualnym układzie władzy w Watykanie, one nie mają nawet możliwości odwołania się. Rzecz jasna, zaraz pojawiły się informacje czy komentarze od różnych osób typu posłuszeństwo, prawda, i teraz one już są świeckimi paniami i to oczywiście jest słuszne, mają się wynieść z klasztoru. Pierwsza rzecz, która mnie uderza, to muszę przyznać, że to jest, i to jest widoczne w komentarzach dziennikarskich, ale także właśnie takiego rozszalałego dewociarstwa, to jest kompletny brak zrozumienia, że coś może być legalne, coś może być teoretycznie, powiedzmy, że jest to względnie zgodne z prawem, z tym też można by dyskutować. Ale nawet gdyby było, to za tym kryje się ogromna ludzka krzywda. Te kobiety poświęciły swoje życie Bogu. Nie mają miejsca do mieszkania, nie mają de facto pracy i to jest po prostu od tak być wyrzuconym. Wyobraźmy sobie, nie wiem, no oczywiście nie jest to możliwe, ale poteoretyzujmy, że po latach małżeństwa jakiś pani mąż po prostu oświadcza, od jutra wynocha z domu, dom zostaje, prawda, przy mnie, dzieci zostają przy mnie, a ty się wyprowadzasz i rób sobie co chcesz. To jest tak naprawdę coś takiego. Coś może być zgodne z prawem i może być chamskie, podłe i w ogóle pozbawione miłości. Bo zobaczmy jeszcze jedną rzecz. Trudno się nie zgodzić z takimi argumentami, że no nawet jeśli przełożeni jakby wydają jakieś takie polecenia, które komuś sprawiają cierpienie, to tak z tym wiąże się też pewne uświęcenie. Chociaż powiedzmy sobie szczerze, że można się uświęcać, no nie będąc prześladowanym. Tyle, że postawmy też sobie pytanie, gdzie tu jest miłość? Bo Pan Jezus nie zostawił nam przykazania, a ja Wam mówię, żebyście słuchali apostołów, biskupów i stosowali się do prawa kościelnego, tylko żebyście się wzajemnie miłowali. To jest fundament. Prawo kościelne, wszelkie przepisy to są rzeczy absolutnie wtórne. Jeżeli nie ma tego pierwszego, jeśli nie ma tej miłości, no to nie jest dziwne, że Kościół jest w takim kryzysie, w jakim jest. Jeżeli nie ma miłości, to znikają, to po prostu nie ma więzi. To Kościół przestaje być de facto wspólnotą. Ostatnia rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę, to jest to, jaką skalę przybiera to zjawisko. Wspominałam Państwu kiedyś o benedyktynach z Brijole, tak, których po prostu biskup od tak skasował. Wspominałam o sekularyzacji księdza Franka Pavon. Znowu wydalony ze stanu duchownego. Właściwie nie wiadomo do końca dlaczego. Teraz mamy przykład sióstr, tak? Takie przykłady można mnożyć. Jeżeli one dotyczą tysięcy, to jest nie tylko to, że mamy krzywdę konkretnych osób, to zaczyna być plaga. Znaczy, jeśli takich osób jest coraz więcej, to też zaczyna mocno wpływać na Kościół. Zniknął klasztor? Jedno miejsce mniej na świecie, gdzie mniszki się modlą w intencjach Kościoła i świata. I oczywiście jest to, że coraz większa jest grupa takich osób konsekrowanych, które de facto są wyrzucone na margines Kościoła. Ludzie, którzy całe życie poświęcili służbie Bożej. Czego więcej mogą pragnąć wrogowie Kościoła? Dokładnie tego. Dziękuję za wysłuchanie tego vloga, pozdrawiam serdecznie, zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.